Kochani, chciałbym was bardzo, bardzo serdecznie przywitać. Muszę powiedzieć, że czasami są w naszym życiu i takie różne sytuacje, i jakieś trudne obciążenia, zmęczenia. Wierzcie, i kiedy czytałem sobie ten fragment z Mateusza, może otwórzmy Ewangelii Mateusza, jedenasty rozdział. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Kochani, ten pierwszy fragment, pierwszy werset. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I czasami tak się czujemy. Ja ostatnie dni byłem taki rozkojarzony i w pracy, i gdzieś tam. I najchętniej, bym dzisiaj przyjechał, to bym się tak położył na słoneczku i odpłynął, kochani. Ale nie dane mi to było, bo Bóg coś innego chce w moim życiu. Śpiewaliśmy przed chwilą taki, taką pieśń, siły na dziś on daje mi. Kochani, jak to śpiewaliśmy, tak myślę, Panie jest za to, że dodajesz nam sił każdemu z nas. Ale chciałbym powiedzieć, że czasami to jest drobnostka, nie? Bo możemy się lepiej, gorzej czuć, bardziej zmęczeni, ale czasami są takie sytuacje w naszym życiu, że, że jesteśmy mocno obciążeni różnymi doświadczeniami, problemami, i wtedy Jezus do nas mówi: pójdź do mnie. Ty, który jesteś zmęczony i obciążony. Ja wiem, że ten werset dotyczy głównie tych, którzy potrzebują zbawienia, tych, którzy są obciążeni grzechem, zniewoleni, którzy nie mają pewności zbawienia, ale również nas, że przychodzą takie chwile w naszym życiu, że kiedy jesteśmy zmęczeni, nawet nie grzechem, ale jakąś sytuacjami, że możemy do niego przyjść, że możemy do, do niego zawołać, bo on mnie wzywa: przyjść, pójść do mnie. I to jest taka wielka zachęta w tym wszystkim. I ja dzisiaj nie chciałbym może się skupiać na tym, gdyż na początku, jak Przemek prowadził, on powiedział coś, o czym chciałbym też dzisiaj tak krótko się z wami podzielić, bo ja to moje, moją usługę sobie tak zatytułowałem dwa wezwania Jezusa i na tym się skupimy. Ale chciałbym jeszcze raz, aby wrócić do tego, że czasami te obciążenia też wynikają z tych sytuacji, które obecnie przeżywamy, kiedy czujemy się e, mimo wszystko, że skupiamy się na e, Panu Jezusie, ale gdzieś te informacje odnośnie wojny, różnych sytuacji, e, które się dzieją za naszą granicą, wpływają na nasze życie. E, nasza jakby, sytuacja związana z pracą, z czymś może powodować to, że. Gdzieś też jesteśmy mocno obciążeni tymi myślami, troskami o swoje życie, i myślę, że tak będzie w naszym życiu, o ile pozwolimy, aby te myśli dominowały nad naszym życiem. Ale my mamy skupiać się na czym innym i. Myślę, że nie musimy się obawiać tego, że mimo, że możemy w naszym życiu doczesnym stracić coś, możemy stracić i materialnie, czy, czy nie wszystko się może ułożyć tak, jak byśmy chcieli, ale jest taka najważniejsza obietnica, też dotycząca tego, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej. I chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze ten fragment z Rzymian 8: Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu ciebie na co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani, bez, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, i to jest najważniejsze, tego się mamy trzymać, kiedy może jakieś doświadczenie, choroba, może przeciwności, które nas dotykają, ale mamy się tego trzymać, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Żadne utrapienie czy doświadczenie. I to, co jest najważniejsze w, myślę w takim naszym życiu, gdzie często ludzie to odrzucają, to jest to, że mamy głosić Ewangelię, że mamy się dzielić. Ostatnia Grenia była na tym popołudniowym nabożeństwie w niedzielę i brat chyba Gij mówił, że mieli jakieś spotkania gdzieś tam, chcieli te takie ewangelizacyjne zrobić, mówi, ale gdzieś tam to było takie trudne. Nie? Musieli to zaniechać. Bo jak mówił, stwierdził, że e, ludzie jak nie czują, że rakiety nad nimi latają, pociski wybuchają, gdzieś zapominają e, i zaczynają się skupiać na, na tym życiu doczesnym, na, e, na czymś, co ich otacza i nie szukają często Boga. E, i chciałbym powiedzieć, ale mimo wszystko mamy głosić Ewangelię, mamy się dzielić, bo centrum to jest najważniejsze w naszym życiu, aby głosić Ewangelię, tą dobrą nowinę o krzyżu, o którym tak dzisiaj dużo śpiewaliśmy, o świętej krwi, która oczyszcza nasze serce, żebyśmy po prostu się tym nic nie zniechęcali. I czytaliśmy właśnie ten pierwszy fragment z, z Ewangelii Mateusza. Ale też chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali werset z Ewangelii Łukasza. Może otwórzmy sobie dziewiąty rozdział. Na wstępie przeczytałem z Mateusza, że: Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Przyjdźcie do mnie. Kochani, to jest wezwanie, na które odpowiedzieliśmy. Myślę, że tutaj wszyscy na tym miejscu, kiedy byliśmy obciążeni grzechem. Kiedy wołaliśmy do Pana Jezusa, kiedy przyszliśmy pod krzyż, jak to często określamy, ale Pan Jezus, tutaj teraz przeczytamy w tej Ewangelii Łukasza 9 rozdziale, 23 wersecie, mówi jeszcze o następnym wezwaniu. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. I naśladuje mnie. To pierwsze wyzwanie, kiedy mamy pójść pod krzyż, kiedy, my, kiedy mamy złożyć swoje ciężary, jest dla nas takie ogromnie zachęcające. Ale to drugie wyzwanie jest tak samo ważne, tak samo dobre, tak samo istotne w życiu chrześcijanina, bo Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Przemek też na początku wspomniał, że codziennie umieramy. Nie umiem tego teraz powtórzyć za nim dokładnie, ale zapamiętałem tę frazę, nie? kiedy nas zachęcał jeszcze do uwielbiania na początku. I na tym chciałbym się dzisiaj troszeczkę skupić, o braniu krzyża, o takim codziennym braniu krzyża na, w swoim życiu. I otwórzmy teraz jeszcze następny fragment z Łukasza, parę stron dalej. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. I to wezwanie, które przeczytaliśmy, e, m, że mamy wziąć, zaprzeć się samych siebie, wziąć swój krzyż i iść za Jezusem, nie jest wcale takie łatwe, nie jest takie proste w naszym życiu, dlatego że... E, jest takie mocno konfrontujące. Ale kiedy czytam ten fragment, tutaj 27 werset: Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, mogę z tego wnioskować, że można iść za Jezusem, a nie dźwigać swojego krzyża. Czy tak może być w naszym życiu? Czy nie może? Ja myślę, że może. Kochani, może nie będę czytał teraz fragmentu, ale znamy ten czas, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, kiedy tłumy wiwatowały na, na Jego cześć, kiedy wołały Hosanna, kiedy wielbiły Go, witały Go jako króla, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, ale kiedy przyszło później, nie po ich myśli się zaczęły dziać sytuacje, naraz się odwrócili i już większość z nich nie chciała iść za, za Jezusem. Kochani, tak samo może być w naszym życiu, że, że chrześcijanin może przyjąć Pana Jezusa, może iść za Nim, ale może nie chce się dźwigać swojego krzyża. Później wyjaśnię, co pod tym rozumiem. Czyli może być takim chrześcijaninem, który chce i tak łatwo i przyjemnie iść, cieszyć się, ekscytować się Bogiem, ale kiedy przychodzą doświadczenia, trudności, przeciwności, wtedy gdzieś nie chce iść dalej. Kiedy trzeba się opowiedzieć za Jezusem, kiedy trzeba być odważnym, kiedy trzeba ponieść jakąś scenę tego, żeby być świadkiem Jezusa Chrystusa, czy to w pracy, w szkole. Czy w jakiejś sytuacji, czy swoim zachowaniem, swoją postawą, że na coś się nie zgadzam, na coś nie pójdę na jakieś kompromisy, a być może w Słowie, że nie przyznam się, gdzieś tam się zaprez swoim świadectwem, albo nie powiem swojego świadectwa, kim jestem w Jezusie Chrystusie, co Jezus uczynił w moim życiu, bo boję się ponieść jakieś koszty w swoim życiu. Kochani, to może być takim elementem, który powoduje to, że, że tak naprawdę ja idę za Jezusem, a nie dźwigam swojego krzyża. I, i tak naprawdę to pójście za Jezusem powoduje, że są jakieś konsekwencje i cena. I to mówimy też o uczniostwie różne tam formy można przyjąć obraniu krzyża. Ale kochani, chciałbym Wam zadać pytanie, czym jest uczniostwo i związane z tym branie swojego krzyża e, codziennie? I czy ten krzyż e, jest w moim życiu widoczny? Czy mam tego świadomość, co jest moim krzyżem? Czy codziennie rozpoznaję ten krzyż i czy go biorę? Wiecie, kiedy e, byśmy zapytali ludzi i tak czasem, nawet jakiś naszych gdzieś jeszcze utartych świadomości może być tak, że, e, że ktoś mówi, że e, ma krzyż pański z kimś, e, może to być jakaś inna osoba, może to być żona, może jakaś osoba, e, no, mąż, żeby już nie, nie czepiać się tej żony, e, może to być jakiś trudny współpracownik. Mogą to być cierpienia, ale tak naprawdę, czy w tym wszystkim o to chodzi? Kochani, ja chciałbym, żebyśmy też przez chwilę, wracając do tego Łukasza 9:23, otwórzmy znowu sobie ten dziewiąty rozdział, 23 werset, zastanowili się, jaki jest ten, jakie są cechy tego krzyża, jak opisuje go Pan Jezus. Jeśli kto chce pójść za mną i w tej drugiej części. Zawsze się samego siebie i bierze krzyż swój. Kochani, kiedy myślimy o tym, tak często gdzieś tam możemy patrzeć kategoriami tego, że komuś jest lżej, łatwiej. Ale tutaj Pan Jezus mówi o tym, że my mamy brać swój krzyż na siebie codziennie. Nie krzyż Pana Jezusa. Bo to już się wszystko dokonało, nie krzyż kogoś innego. Ja na szybko sobie usiłowałem przypomnieć gdzieś tam w strumieniach na pustyni jest taki przykład, który często kaznodzieje gdzieś tam przytaczali o umęczonej, udręczonej duszy, która miała sen i o krzyżach. Nie? I ta dusza. Kiedy gdzieś tam żaliła się w tym śnie, że ten jej krzyż jest taki szorstki, zwykły, już ma go dość, jest udręczona tym swoim krzyżem. I w tym śnie była w takim pomieszczeniu, gdzie były też inne krzyże, i mogła sobie przymierzyć. Inne krzyże, czyli wzięła krzyż taki, który był pełen drogocennych kamieni, brylantów, był taki ozdobny, był taki masywny, ciężki, piękny, ale kiedy go założyła, ten krzyż na swoje ramiona, e, okazało się, że jest dla niej za ciężki, że tak mocno ją uwiera, że musiała go znowu oddać. Ale zobaczyła inny krzyż, który był w tym pomieszczeniu, który był taki rzeźbiony, były na nim jakieś kwiaty, jakieś, coś było ładnie wyrzeźbione. Był taki zgrabny, taki ozdobny, ale w sensie takim kwiatowym. I założyła ten, ten krzyż na swoje ramiona i okazało się, że wszystko było fajnie, ale się okazało, że ta róża, która gdzieś tam była, miała kolce, uwierało, wrzynało się to w ramiona i była tak zdruzgota na tym. Że oddała ten krzyż, wróciła i oddała ten krzyż. Ale zobaczyła wreszcie taki inny, przymierzyła go. Ja, to jest to, to jest ten najfajniejszy krzyż, wszystko pasuje. I dopiero po jakimś czasie zauważyła, że to jest ten krzyż, który, na który tak narzekała, który, który, którym była tak udręczona, bo to ten krzyż był tym jej krzyżem. Kochani, ja kiedy myślałem nad tym, zastanawiałem się, czy ten przykład jest taki dobry, bo to jest taki wiersz. Myślę, że wielu z nas czytało o tym kiedyś i gdzieś przypomina sobie, być może ja idealnie tego nie, nie oddałem, ale mówi nam też to, że, że nie mamy patrzeć na to, jak inni przeżywają swoje życie, na ich trudności czy zmagania i porównywać się z nimi. Ale że mamy swój krzyż brać na, w swoim życiu każdego dnia. Taką cechą tego krzyża, które możemy też wyczytać z tego wersetu, jest to, że jeśli kto chce pójść za mną, czyli chce, czyli nie musi wziąć nie, tego krzyża, czyli można wziąć ten krzyż, albo go nie brać. Kochani, czyli jest tu też taki aby wybór, wolność. Czyli Bóg nie włoży na, na mnie e, tego krzyża e, bez mojej decyzji. Później powiem, co ja rozumiem przez ten krzyż. I myślę, że to jest takie też bardzo ważne. Kolejny taki element, który bym powiedział, który można z tego wersetu wyczytać. Niechaj e, i, bierze, e, i bierze krzyż swój na siebie codziennie. Czyli ten krzyż niekoniecznie bierze się raz już zostawia, ale bierze się każdego dnia, kiedy umieramy dla swoich różnych rzeczy. I nie są to takie zrywy, ale są to, jest to takie codzienne branie krzyża. I chciałbym w tym miejscu też przeczytać taki fragment z pierwszego Koryntian. Tak, ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że Wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym? Tak? Ja codziennie umieram. Pytanie, e, można było wiele więcej czytać na ten temat i e, e, jest to związane z tym, że codziennie Paweł umierał dla, może dla swoich ambicji, dla swoich pragnień, może dla czegoś innego, ale nie to chciałbym dzisiaj rozważać. I myślę, że też czytając ten fragment dalej z Łukasza, ale już jakby dopowiadając sobie z tego dziewiątego wersetu, czy na krzyż można, czy na krzyżu można samego siebie ukrzyżować. Myślę, że krzyż jest związany z ludźmi też, bo pana Jezusa tak samo ludzie ukrzyżowali. I to ludzie, którzy byli religijni. Którzy nie zgadzali się z tym, co mówi Pan Jezus. Czyli nie można się samego ukrzyżować, ale często jest tak w naszym życiu, że nawet osoby, które są w naszym bliski, że tak powiem, relacjach, mogą być tymi osobami, które będą pokazywać nam, co jest w naszym życiu nie tak, które w jaki sposób będą nas prowadzić do tego, w tym niesieniu tego krzyża. I to wcale może nie być miłe. To może być coś, co będzie bardzo konfrontujące w naszym życiu. I czytając ten werset, można powiedzieć, i powiedział do wszystkich, czyli jest to taka wola Boża, czyli krzyż, branie tego codziennie, tego krzyża jest wolą Bożą dla mojego życia. I co jest, aby takim ostatecznym celem krzyża, aby umrzeć? Myślę, że wiemy, że kiedy Pan Jezus wziął swój krzyż, kiedy szedł na Golgotę, umarł na krzyżu Golgoty. I tak samo jest w naszym życiu, że jeżeli bierzemy swój krzyż, to coś ma w naszym życiu umrzeć. Coś ma w naszym życiu całkowicie umrzeć, aby mogło coś wspaniałego powstać. I w, myślę, że teraz, patrząc przez pryzmat chrześcijaństwa, przez wieki, dziś dla nas krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. Ale kiedy Pan Jezus, w czasach Jezusa, kiedy Pan Jezus żył, krzyż był symbolem. Takiego narzędzia śmierci, który powodował, że ludzie, którzy byli buntownikami, zostali skazywani na krzyż, na taką okrutną śmierć, i każdy skazany niósł ten krzyż, a tak naprawdę tę poprzeczną belkę na miejsce zagłady. I ta droga była związana z opluwaniem, kopaniem, wyśmiewaniem. Z szyderstwami. I tak czasem może być w życiu człowieka wierzącego, który świadomie chce nieść ten krzyż, chce iść za Jezusem, chce być wiernym naśladowcą Jezusa, że on nie do końca może być zrozumiany, może być wyśmiewany w różnych sytuacjach, może być odizolowany w jakiś sposób od pewnych sytuacji. Czyli musi ponieść jakiś koszt i cenę w swoim życiu. I patrząc z takiej perspektywy, tego jak krzyż był postrzegany w czasach Pana Jezusa, możemy sobie zadać pytanie: czym ten krzyż jest w tak duchowy sposób w naszym życiu? Jakie ma znaczenie? Czyli jest, jeżeli mówiłem, że krzyż był symbolem śmierci buntowników, czyli tu jest jakby takie przeniesienie, że ten krzyż jest takim buntem przeciw mojej starej naturze, przeciw grzechowi w moim życiu, które się gdzieś tam jeszcze panoszy, gdzie stara natura gdzieś tam domaga się swego. I ten krzyż powoduje, że ja mogę umierać dla tych rzeczy. Kiedy czytamy też taki fragment w Galacjan 5:24, A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. I tu jest powiedziane jako czymś dokonanym, ale już wcześniej czytałem też fragment, gdzie apostoł Paweł mówi, że umiera każdego dnia. I kochani, uważam, że często to jest taki proces, to co się dokonało na krzyżu Golgoty, ale jest najważniejsze, ale pozostaje nasza stara natura, która czasami się odzywa w naszym życiu i gdzie ten grzech, czy jakieś skłonności, które są w naszym życiu, wymagają usunięcia. Po, potrzebują krzyża, gdzie muszą być zaniesione pod krzyż, i musimy umrzeć w ten sposób. I. Chciałbym sobie zadać takie pytanie, bo ja tu nie wymieniam wielu jakichś takich rzeczy. Chciałbym, żeby każdy z nas zadał pytanie, które już wcześniej zadałem, czy rozpoznaje, co jest krzyże w moim życiu, co jest do zmiany, co Bóg jeszcze chce zmienić w moim życiu. I niech każdy sobie na to sam jakby odpowiada, pytając Ducha Świętego. Ale chciałbym sobie zadać też takie pytanie, w jaki sposób mogę ponieść swoją cielesność na krzyż? Bo tu skupiłem się na ciele, na tej starej naturze. I otwórzmy może list do Rzymian. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. A jeśli duchem sprawy ciała umart umart umartwiacie, żyć będziecie. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć. Prawą ciała będziecie żyli. I myślę, że tu jest jakby takie sedno, że, że, bez, że o własnej mocy nie jesteśmy w stanie się zmienić, zwyciężyć, ale tylko przy pomocy i zaangażowaniu Ducha Świętego, który nam, nas przekonuje, ale który też daje siłę i zmienia nasze życie. I, ale też jest moja odpowiedzialność, że ja muszę, aby się zdecydować na to i chcieć tego. I nic w naszym życiu nie, wy, nie wydarzy się bez pomocy i łaski Bożej. I co wymaga ukrzyżowania w moim życiu? Nie wiem, czy w tej chwili zadajecie sobie takie pytania, czy Duch Święty Was porusza, czy widzicie się w jakichś sytuacjach, które się wydarzyły może w tym tygodniu, gdzie ta stara natura gdzieś się zaczęła, że tak powiem, uwidaczniać w moim życiu. W Twoim życiu? Czy, czy duch święty Cię do tego jakoś przekonuje i pokazuje Ci, że, że nie do końca to wszystko jest tak, jak jest, jakie są Boże zamiary? I to jest takie pytanie, na które nie chciałbym tutaj Wam z mojej perspektywy odpowiadać, ale chciałbym, żeby każdy z nas sobie zadał w tej chwili takie pytanie. I niesienie krzyża nie dotyczy tylko. Takiego działania wobec grzechu w moim życiu. Jest to też krzyż, to jest taki bunt wobec obojętności, to gotowość do opuszczenia jakichś komfortowych, dobrych warunków, aby nieść Ewangelię tam, gdzie może jest źle, niekomfortowo. To może do pozostania w jakichś sytuacjach. Nie wiem, może w pracy gdzieś się wydaje, że no, ci współpracownicy to już są tak trudni i tak dalej, że najlepiej zostawić to i zmienić pracę, ale może warto czasami zapytać Ducha Świętego, czy to nie jest to miejsce, w którym Ty chcesz, abym był, abym był dalej świadectwem, a żebyś, żebym mógł doświadczyć Twojej mocy, Twojego, Twojej przemiany też na tym miejscu. Aby mógł zwyciężać, aby też mimo jakby niesprzyjających okoliczności mógł, mogła następować też przemiana w moim życiu. I kiedy rezygnujemy z własnych wygód, zaszczytów, czasami to też może być w naszym życiu takie istotne, zapieranie się samego siebie, kochani. E, też tu jest zawarte w tym Łukasza. E, I kiedy tak myślałem o tym, kiedy się zapieramy samych siebie. Czasami e, widzimy sytuację, że e, no, ktoś jest doceniony, a my nie jesteśmy docenieni. Robimy to samo, e, a ktoś jest wyróżniony, a ja nie. Czasami dokładamy, ale to jest taki przykład jakby inny, ale może być tak, że gdzieś służymy Panu Bogu z sercem i tak dalej, a ktoś jest doceniany, ktoś jest tam widziany i może myślisz: O, moja służba, gdzieś tam modlę się i może nikt tego nie widzi, tylko Pan Bóg ale mm, są osoby, które są widoczne, które zaangażują się gdzieś tam, są na czele. Ale Pan Bóg widzi to wszystko. Kochani, ja sobie tak wczoraj miałem taką... Mm, taki mail przyszedł z, z rozważań Swindola i przeczytałem sobie taki kawałek... Gdzie jest opisane bohaterowie wiary i jest przedstawiony był wcześniej Marcin Luther, ale w cieniu tego wielkiego reformatora, Marcina Lutra, była osoba, która miała ogromny wpływ na jego życie. Nie? I myślę, że to nie była akurat żona, chociaż może też miała wpływ taki czy inny ale była osoba, która miała ogromny wpływ i ona była w cieniu Marcina Lutra, chociaż on był widoczny, on był osobą taką widoczną, on odniósł światło Ewangelii, zmiany w Kościele, był tym takim pionierem, buntownikiem według Bożego Serca i on był widoczny, ale był Filip Melanchton, jego rodak, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem jego nazwisko. Słyszałem o nim coś. Ale jeżeli czytając, aby jego, to co on robił, on był taką osobą cichą, skrytą. Luther był osobą taką charyzmatyczną, który pociągał za sobą, a Melanchton był z kolei taką osobą, która. E... Nie przyciągała w ogóle uwagi e, ani swoim wzrostem, ani swoim wyglądem, bo był e, niskiego wzrostu, e, nie pociągał swoim e, jakimś głosem, a był osobą, która miała niesamowite uzdolnienia i talenty, które, e, które oddała Bogu. Był, e, bardzo ceniony jako za swoje znajomości greki i często luter tłumacząc opierał się na jego wskazówkach na jego pomocy kiedy tłumaczył biblię i oprócz tego działał kojąco na lutra, nie? czyli gdzieś często się konsultowali, i Filip Melanchton w jakiś sposób był taką osobą, która w ukryciu, w skryciu, w cieniu lutra służyła Bogu niesamowicie. I on nie był tak może zapamiętany, jest mniej znaną osobą, a działała tak, jakby dla można patrząc tak z ludzkiego punktu widzenia, z takiego świeckiego, no on działał na korzyść lutra, czyli aby sława, z, jeżeli można w ogóle tak to traktować w tych kategoriach, przypadała lutrowi, a tak naprawdę gdzieś tam za tym było ogromne wsparcie Filipa Melanchtona. On był bardzo uzdolniony, był jakby taką twórcą systemów stypendialnych, które są do dzisiaj, aby, na których jest wzor, wzorowane. Znakomicie znał Grekę nie? i stąd Bóg mógł używać jego, aby być takim pomocnikiem. Ale on był w ukryciu. I można było sobie zadać pytanie, czy zazdrościł e, Lutrowi. E, myślę, że nie, bo kiedy Marcin Luther zmarł, to on e, na jego pogrzebie. E, e, było, jakby prowadził ten pogrzeb, czy jakiś taki przemowę miał, którą w jakiś sposób wskazywał oczywiście na Jezusa, na Boga, ale w niczym nie było jakiejś zazdrości, jakiejś chęci wywyższenia. I byli przyjaciółmi, byli takimi... I kiedy parę lat później Filip Melanchthon zmarł, to został pochowany w tym samym grobie, tam gdzie Marcin Luther w kaplicy w Wittenberdze. Kochani... Może to nie jest idealny przykład. Po prostu przeczytałem sobie to wczoraj akurat, bo taki mail przyszedł z takim rozważaniem akurat o tym, że są bohaterowie, którzy są widoczni, a w ich cieniu często tą wielką pracę wspomagającą, taką która jest mało widoczna w pierwszym momencie, a może nigdy nie będzie widoczna dla ludzi, a Bóg niesamowicie go używał, ale w tym wszystkim jego serce musiało być złamane, musiało jego serce być takie musiał swoje aby ja ukrzyżować wcześniej na krzyżu. I to jest takie niesamowite, że my kiedy zapieramy się, kiedy z samego siebie, kiedy bierzemy swój krzyż, kiedy chcemy iść za Jezusem, wstępować w Jego ślady, bo tym takim najlepszym przykładem, bo ja daję takie przykłady może z naszego współczesnego życia, czy z historii, ale tym najlepszym przykładem jest Pan Jezus, który mógł pewnych rzeczy nie przyjąć, ale kiedy w ogrodzie Gecemanem modlił się, mówił: Niech Twoja wola, ojcze, się stanie, nie moja wola. Kochani, czy to jest w moim życiu tak każdego dnia, Panie Jezu, niech Twoja wola się dzieje w moim życiu? Żebyś Ty był widoczny nie ja nie moja może nawet jakaś tam zdolność uzdolnienie w czymś do czego mnie wybrałeś ale żebyś ty był widoczny abyś ty świecił w moim życiu myślę że też niesienie krzyża bo ja tak pewne myśli tutaj tak pokazuję to też właściwa postawa wobec trudności i przeciwności takie stare powiedzenie amerykańskie E, mówiło, czy mówi dalej, że to samo słońce topi masło, a utwardza glinę. Przenosząc na takie duchowe życie, można powiedzieć, że dwoje ludzi może doświadczać takich samych trudności, przeciwności w swoim życiu, a może w służbie. Tylko, że jeden z nich. E, stanie się bardziej podobny do Chrystusa, a drugi może być rozgoryczony pełen żalu pełen zazdrości i można sobie zadać pytanie co powoduje, że jeden jest przemieniony przekształtowany, a drugi zatwardzony w swoim jakimś uporze w swoich w swoim nieprzemienionej starej naturze Myślę, że dlatego, że jeden z nich podjął decyzję, aby zgodzić się na krzyż, a drugi nie. I nie możemy umierać, zacząć umierać dla siebie, nie, póki nie zdecydujemy się na wzięcie swojego krzyża. I myślę, że to wezwanie, które, tutaj, które czytaliśmy w Ewangelii Łukasza do. Naśladowania i brania krzyża codziennie e, też pokazuje e, mi, e, kim jest dla mnie Jezus Chrystus w moim życiu. Czy jest tylko zbawicielem, czy jest też Panem? Czy jest zbawicielem i Panem? I to jest takie dla mnie konfrontujące, żebym nie był taką osobą, która jest. E, w tych łatwych sytuacjach jest taka mocna, opowiada się za Jezusem, ale w tych trudnych sytuacjach, żeby moje życie też było już na tyle przemienione, żebym mógł zawsze wielbić Boga. I to, do czego nas jakby to prowadzi, jaki jest ostateczny cel tego krzyża, brania codziennie krzyża, jest zapisane w, w Rzymian. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierwodorodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił i uwielbił. Nacisk kładę tutaj na ten fragment, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Kochani, to, że kiedy, kiedy bierzemy swój krzyż, kiedy naśladujemy Pana Jezusa codziennie, kiedy żyjemy też wiarą tym, tym, co się dokonało na krzyżu Golgoty, kiedy zwyciężamy nie własnymi siłami, nie własnych możliwościach, ale dzięki mocy Ducha Świętego w swoim życiu, kiedy sprzeciwiamy się tej starej naturze, która się jeszcze może odzywa w moim życiu, kiedy się sprzeciwiam, ale podejmuję decyzję, że chcę nieść ten krzyż, chcę iść za Jezusem, chcę być przemieniany, to tym ostatecznym, tym najważniejszym takim jest to, że mam być podobny do Jezusa, mam być przemieniany przez Niego. I myślę, że też... Przypomina mi się w tej chwili, jest taki fragment chyba w Malachiasza, trzeci rozdział, drugi werset, gdzie jest mowa o wytapianiu, przetapianiu. Może otwórzmy sobie to. To jest sąd poprzedzi oczyszczenie, i tu jest od, trzeci rozdział od drugiego wersetu. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia, i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest ono jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich pukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać panu ofiary w sprawiedliwości, i będzie miła panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Kochani, czyli tu jest o oczyszczeniu mowa. Ale ja wcześniej wspomniałem, że mamy być podobni do Pana Jezusa. I to, że w naszym życiu czasami często pojawiają się jakieś trudności, przeciwności, to nie jest powód do tego, aby upadać na Duchu, ale mamy trzymać się Bożych obietnic i też mamy brać ten krzyż i Boże obietnice i zwyciężać. Ale tym celem jest to, aby też oczyszczać, było oczyszczane moje serce, przemieniane. I tak tutaj czytaliśmy, aby, tym ostat, aby, abyśmy byli oczyszczeni. Takim lepszym, może jeszcze przykładem jest to, że kiedy są Takim przemawiającym do mnie jest, jak się obrabia diamenty, które są szlifowane. Czyli ten minerał, jest, kiedy jest nieoszlifowany, czyli ten diament, nie jest tak ani atrakcyjny, ani nie tak kosztowny, ale kiedy jubiler się nim zajmie, kiedy go szlifuje, dociera i ten diament jest obrabiany. I jest, z tego diamentu powstaje brylant, czyli coś pięknego, ale ten proces jest jakby ukończony wtedy, kiedy jubiler widzi swoje odbicie w tym brylancie. Czyli jest widoczne jego odbicie. I czyli aby nawiązując tu też do tego Malachiasza i do tego przykładu o tym brylancie, możemy powiedzieć, że tym bożym takim zamierzeniem jest też, abyśmy kiedy bierzemy krzyż, kiedy go naśladujemy, kiedy idziemy za nim e, i też poddajemy się oczyszczeniu, wtedy tym zamiarem jest to, aby to piękne Jezusa było widoczne w naszym życiu, żeby moje życie, Twoje życie odzwierciedlało Jego jego charakter, jego piękno, abyśmy też dla innych byli tą miłą wonią i takim żywym świadectwem. Nie wiem czy was w jaki sposób zachęciłem, poruszyłem tym czy warto nieść swój krzyż. Czy ten cel, do którego jesteśmy wezwani, aby, być, aby nieść swój krzyż, aby poddawać się Panu Bogu, aby to, co jest ze starej natury w moim życiu, umierało w moim życiu, żeby zostało zaniesione na krzyż, czy jest to takie ważne? No bo jeżeli wrócimy do tej Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci, lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i Aniołów Świętych? Ale wcześniej jest napisane to, że jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kochani, myślę, że nie tego w naszym życiu oczekujemy, nie tego pragniemy, ale chcemy, aby to właśnie Pan Jezus był widoczny w naszym życiu. Chciałbym, żebyście może w swoim życiu teraz, kiedy, czy wrócicie do domu, abyśmy każdy z nas się zastanowił, czy... Czy bierze ten krzyż, czy jest tylko osobą, która idzie za Jezusem, ale nie bierze tego krzyża e, codziennie, nie zapiera się samego siebie? E, czy jestem tą osobą, która właśnie idzie za, za Jezusem i go naśladuje? Kochani, i teraz chciałbym, żebyśmy może też powstali do modlitwy, e, abyśmy popatrzyli na swoje życie i zawołali. Aby Pan Jezus mógł też nam przez Ducha Świętego pokazać, co jest w naszym życiu, co wymaga może zmiany, przemiany, co wymaga tego, aby umarło w naszym życiu, abyśmy to przynieśli w modlitwie, Panie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że teraz możemy razem przychodzić do Ciebie w modlitwie, Panie. Ty znasz nasze życie, znasz moje życie, Ty wiesz, co przeżywam, jaki stan mojego serca, Panie. I bądź uwielbiony też w moim życiu, tak chciałbym, aby Twój obraz był widoczny w moim życiu, aby Twoje odbicie było widoczne w moim życiu, ale też w życiu moich braci i sióstr, Panie, aby inni patrząc na, na nas, Panie, widzieli Ciebie, Panie, widzieli w postawie, w mowie, w czynach, Panie ale dziękujemy Ci za to, że dałeś nam też zwycięstwo na krzyżu Golgoty, że dałeś nam zwycięstwo, Panie, że to Ty zwyciężyłeś, Panie, ale też wzywasz mnie i każdego z nas, abyśmy brali swój krzyż i naśladowali Cię każdego dnia, Panie. I wiemy, że to nie o własnej sile, ale w mocy Ducha Świętego. Dzięki Twojej łasce możemy zwyciężać i być podobni do Ciebie, Panie. Włosławimy Twoje święte imię, bo jesteś Panem Panów, Królem Królów i za to Ci dziękujemy. Panie, dzięki Ci za wszystko. Tobie oddajmy chwałę, cześć, uwielbienie. Amen.